Jesteśmy właśnie przed Urzędem Gminy Andrychów. To w tym miejscu urzęduje pan burmistrz Tomasz Żak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że już niedługo ma zostać zorganizowane referendum w sprawie odwołania burmistrza Andrychowa, jak i burmistrza Wadowic, pana Mateusza Klinowskiego. Zapytamy mieszkańców, co wiedzą na ten temat. Słyszała pani coś na temat referendum w sprawie odwołania burmistrza Andrychowa? Nie. A co pani o tym sądzi? No a po co? Zły jest, dobry jest. Ja. A co pan sądzi o burmistrzu Andrychowa? W porządku gościu do mnie jest. Dlaczego? Zawsze jak coś potrzebuje, zawsze mnie podlatuje i pomoże. A którego burmistrza? Tomasza Żaka. Obecnego? Nic takiego nie słyszałem. A co pan sądzi o burmistrzu Tomaszu Żaku? Dobrze. Dobrze z tej racji, że mimo niczego, duże postępy są i na przyszłość będący i na przyszłość. Dziękujemy bardzo. Nie, pierwszy raz słyszę. Dlaczego miał być odwołany? Pani, rozumiem, należy do grupy twórców My, tak? Tak. A słyszałem, że pan burmistrz Tomasz Żak tam pomaga w grupie. Znaczy nie, jako Tomasz Żak pomaga, tylko jako burmistrz. Po prostu są dotacje na grupę, na inne stowarzyszenia również. Czyli kultura jest wspierana lepiej niż w poprzedniej kadencjach. Najbardziej. Dziękuję bardzo. Słyszał pan coś na temat referendum w sprawie odwołania burmistrza Andrychowa? Nic, nie słyszałem. A co pan sądzi o burmistrzu? No, jako taką nie mam nic przeciwko niemu. Co potrzebowałem, to załatwiłem w Urzędzie Miasta. Nic. A co sądzicie o burmistrzu? No nie za bardzo go lubię. Ten pierwszy był chyba, wcześniejszy był lepszy. A dlaczego? Nic nie działa dla Andrychowa, nic, zero. No było parę imprez, ale za tamtego, jak to wymiana nazwisko? Przegrał niewielką Pietra był elegancki. Tam o te fontanny, ale to teraz się nie przydają te fontanny, jak jest 30 parę stopni. Nic, my idziemy na Winko. Życie mi 100 lat. Nie widzi pani zmian w Andrychowie? No zmiany może są, ale to nie jest przystosowane dla nas. No niepotrzebne są te fontanny, takie drogie, które są w Andrychowie, aż 3. Coś, mogło być coś innego, coś, co jest bardziej potrzebne dla mieszkańców. Tylko, że to nie burmistrz Żak je wybudował, a poprzednia kadencja. A no, to przepraszam bardzo. Jestem aktualnie zadowolona dość ze wszystkiego, co się dzieje. Uważam, że dopiero zaczęła swoją kadencję, więc może jeszcze dużo zmienić, więc ma szansę jeszcze cokolwiek zrobić. Nie słyszę. A co pani sądzi o burmistrzu Tomaszu Żaku? Bardzo fajnie. Sądzę, że wszystko w porządku. Przesuńmy się, dopóki pani skręca. Myślę, że burmistrz dobrze sprawuje swoją władzę. Lepiej niż poprzednie kadencje? Tak. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Dzisiaj nie, ale i od... Dzień dobry. Nie słyszę. A co pan sądzi o burmistrzu? Ja nie mam czasu, panie, teraz rozmawiać. Widzi pan, że my są w robocie. A teraz macie chwilę przerwy chyba, zanim doniosą nowe przęsło. Chwilę przerwy. Musiałbym się zastanowić. A lubi pani Tomasza Żaka? Bardzo.